Podobały ci się fajerwerki, White? Pokazowa robota. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Według dokumentów, które znalazłeś, te układy scalone są jedynymi, które opuściły fabrykę. Jeśli IGI wyłączy tę fabrykę, tylko my będziemy posiadać technologię EMP. Twoim pierwszym zadaniem będzie odnalezienie planów projektu tego ulepszonego układu. Quest w tej chwili zmienia kurs w stronę fabryki. Skorzystaj z chwili spokoju. Przeczytaj sobie podręcznik szkoleniowy czy coś. Dzięki za radę, pułkowniku. Ej, Angliku! Ja go słucham od 30 lat. I wierz mi, ten gość już się nie zmieni. Cześć, z tej strony FMBR. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry IG2, czy IG2, jak kto woli. Dobra, zaczynamy misję pod tytułem Fabryka. I zobaczmy, co my w ogóle mamy tutaj zrobić. Tu widzę już jednego gościa, którego możemy bez problemu po cichu ściągnąć. I 1, 2, 3, 4, 5. Ja widzę, że generalnie... A tam dalej nie możemy iść. Czyli generalnie misja się opiera na tym, żeby tutaj to zrobić. Tu widzę, że jeden gościu zmierza w stronę tego. Albo przynajmniej to tak wygląda. Tu nic nie możemy dalej przejść. Tutaj też nic nie ma generalnie. Dobra. Czyli najpierw zajmiemy się tym gościem tutaj. Niestety w tym odcinku z tego co widzę nie będziemy mieć snajperki. Mamy deszcz. Ten gościu, jak dobrze widziałem, na mapce on jest tu, tak? Tak. Mogę tędy wejść. Spróbujemy. Żeby go po cichu ściągnąć. Tak, tam słońce tutaj leje, nie? I burza. Okej, mamy wgląd na całą naszą fabrykę, a ten jeden gościu jest tam. Tu coś pominąłem może? A, chyba tylko przepaść. Okej. To co, przejdziemy się do tamtego gościa. Jest? Nie. Ja spróbuję go po cichu ściągnąć. W sposób taki jak w Batmanie. Bo jest taka możliwość. Ale w razie czego muszę mieć pistolet. Mi się wydaje, czy w ogóle on... A nie, on ma AK. Myślałem, że ma snajperkę. Ojej. On się tak groźnie odwrócił. No. O, właśnie. No i tak to... Tak to wygląda. Nie, jednak snajperka. Haha. To jest jednak snajperka, z tym, że ona... niestety to jest ta hałaśliwa. I zbytnio mi się tutaj raczej... nie przyda. Ale znając mnie w inny sposób niż głośny, ja tam... nic nie zdziałam. Tam był gdzieś gościu. No a tam jest. Zobaczmy ile jej jest. Tylko 10 strzałów. No właśnie. Czyli mało. Mógłbym w sumie tutaj w kogoś postrzelać. Odległości, zadania. Wyłącz kamery bezpieczeństwa, ukradnij plany chipów MP, wyłącz zasilania urządzenia elektrycznego. Takie tam. Czy mam to zrobić po cichu jednak? Według mnie to będzie nierealne. Dobra, rzucę sobie tutaj tą snajperkę, wezmę to z powrotem. Może kawałek tutaj ją sobie tak podsunę w ten sposób. Tą snajperkę. Może się przydać, wydaje mi się. Wiem, że znowu się bawię troszeczkę w ten sposób, no ale
No ale... No, tu już jest stosunkowo blisko. I teraz zresztą tylko wrócę po tą broń i lecimy. Trzy granaty. Dobra, zobaczymy zaraz, gdzie jest patrol jakiś czy coś. Ten jeden gość, co tam w jednym miejscu sam chodził, to zaraz go sobie ściągniemy. No właśnie, ten. W ogóle zmierza w naszym kierunku, ale to chyba tak przypadkowo. Tu jest już siatka, mur. A jak ja mam się tutaj dostać? A, pewnie załatwiając tych gości. Dobra. Lecimy, póki co załatwimy tego tutaj. A on daleko jest. Na mapie wyglądało, że jest blisko, ale jednak daleko. Z tym, że jego będę musiał z pistoletu ściągnąć, bo jego nie będę miał jak tak zajść od tyłu i go załatwić, bo on chodzi w tej beftę. O tak. No, on tam gdzieś poszedł. On takie kółeczka chyba wali. Przydałoby się bliżej podejść. Ale już dosyć stosunkowo daleko odszedł od bazy, więc chyba nie, nikt go nie usłyszy. Oh fuck! Ale on też miał snajperkę. Chwila. Wow, usłyszeli to, ale stwierdzili, że to nic takiego nie było. Tam jest gość z karabinem. W ogóle są goście na wieżach. Tu jest wejście. I jak ja mam tam wejść? Tam jest kamera. Za daleko. Dobra, podejdziemy tutaj do tego wejścia. Kamera, no kurde. A tu jest. Za daleko. No jak co to było, no? Czemu go słyszycie? Chyba, że... Kurde, ta misja będzie długa. Jest! Załatwiłem ją. Fuck. Już się tam coś dzieje. Już biegałem jak głupki. Dobra, tutaj jak ten sobie pójdzie dalej, mogę otworzyć. Ale co jest moim drugim celem? Albo nawet pierwszym. Pierwszym moim celem jest dotarcie tutaj, czyli najpierw trzeci cel muszę zrobić i otworzyć tą bramę. Albo tędy wtargnąć. Dziwna sprawa. Zobaczymy, jak wejdziemy. Jest ten gościu. On sobie tam poszedł. Dobra, szybko otwieramy. Fuck! Tu gościu idzie jakiś. Chwila. Cofamy się. Okej. A gdzie jest tamten? Tutaj, dobra. On teraz pójdzie tutaj do ciężarówki. A gdzie poszedł tamten, który tam sobie szedł? Tam sobie chodzi. Ten teraz przejdzie tu i pójdzie w lewo. A zaraz tamten tutaj idzie.
Nie są ślepi, na szczęście. Co pójdę w gąsza? Ja ci zaraz dam. Gdzie jest ten? Tutaj był. Nie ma. Dałoby się stresić. Jakoś poszło. Ten na wieży chyba mnie niby usłyszał. No tam raczej nie podejdę. Zresztą tam chyba nie ma żadnego otwierania. A tutaj jest. Więc zmierzam w tamtym kierunku. Czołgając się przez środek. Oczywiście mnie nikt nie zobaczy. Fok, tu gościu idzie. Okej. Już nie powinien mnie zobaczyć. W sumie nawet jakbym nie czołgał się, tylko normalnie szedł, to raczej mnie nie zauważyli. No, to rzeczywiście ślepi są. Pod tym względem jest błąd straszny w grze. Dobra, ale tu w środku są goście. O, już nawet widzę jednego. Ale to przynajmniej przez kamerę termowizyjną, bo tak to... Słyszę jakąś kamerę. Jedną już rozwaliłem, ale... Widać, nie jest tu gdzieś w środku druga. Tu jest ziomek. Tam jest ich więcej. Ale to dopiero tam w środku. Co, wchodzimy, nie? Spróbujemy. Ktoś tam z kibla korzystał. Ale też szczegół. Nieważne, dobra, ale zobaczmy jeszcze na zadania. O, a tu w ogóle... Aha, bo to on na dachu chodzi. Gdzie tu jest kamera? A tu jest kamera, na zewnątrz przynajmniej. Jeszcze jedna. Ale tu będę musiał się z nimi rozprawić, to nie ma szans, żebym... No dobra, zobaczymy. E, czekajcie. Pierwsze jest do tak... Stoj strzelać, Bodo! Nieprzyjaciel! Co to było? Nie. Skąd on się tu wziął? Tak, widzę kamerę. Fuck. Wiedziałem, że się nie uda. Aha. Tak. Tak.
O! Holy shit, ile ich tam jest? Snajperka? Nie! Ale dostaję baty. Wycofuję się. Ja się wycofuję. Tu jeszcze jeden jest? Tak. Tak, mało zostało tych strzałów. O, siedź. Gdzieś tu gość miał snajperkę. Tego, którego załatwiłem. Jaka granata, co ty gadasz? Czyli jednak, tak jak przypuszczałem, nie rozwiążemy tego w spokojny sposób. Fuck! Obiegnij, żeż cholera! Jeszcze moją broń musiałem zostawić. Gdzie oni tam jeszcze są? Z tą snajperką. Tam na wieży chyba. Oczywiście. Gin! Nikt nie będzie do mnie strzelał ze snajperki. Co tu chce odzyskać moją broń? Tam daleko. Po... Co? No. Dobra. Oczyścimy sobie ten teren chyba. Co? Headshot. Brawa Boga. Sranie wasze. Dobrze. Gdzie? O, widzę cię. Ale już nie żyjesz. Dobra. Go down the answer. Tempe. Nie powiem co. O ty kurde, no. Czemu go nie mogę... Bo chyba przez siatkę, ale to jest chore trochę. A nie, trafiłem go. Ha ha! Jeden strzał mi został. Tak w ogóle. Kogo my tu jeszcze mamy? Co ich tam kurde wybiega? Dobra, wracamy po tamten. Tamtą snajperkę. No i co, będziemy się bawić dalej ze snajperką, no bo kurde innego wyjścia nie widzę. Zwłaszcza, że ja już mam mało życia. Przynajmniej nie za dużo. O, już widzę moją snajperkę. Magazynek. 18 minut już nagrywamy do dupy. Przeładunek. I zaraz lecimy dalej. Zresztą nic nie mówili, żebym w tej misji zachował się cicho, jak niektórych to mówili. Także myślę, że nic się nie stanie, jak właśnie w ten sposób będę postępował. Cholera, ile ich tam jest. Tu trzech stoi. Okej, tam jeszcze ktoś biega na murze. Zobaczmy, gdzie on pobiegł. A, za szybko pobiegł, a ja się zawsze za późno skapnąłem. Tu jest mnóstwo. O, wszyscy uciekli. Thank you. Otrz ty kurde, dziadzie jeden, no. Stanąłbyś w miejscu. Kolejny.
cholera. Za bardzo się kołyszę. I ten celownik. Tu tupy. Zaraz stracę wszystkie strzały. Jest. 5 mi zostało. Ten stoi w miejscu. W miarę. Shit. Ostatni strzał. Tak mi się wydaje. Dostał w nogę. Nie, jeszcze jeden. Huhu! Ale musicie stać w miejscu. Ja nie będę ryzykował ostatniego strzału, żeby stracić. Ktoś niech wychodzi albo wchodzi. Czemu ci się tak kurzysz, kurde no? Bo co, bo deszcz ci pada? Yeah! Dobra, wyrzucamy już to, bo to się nam na nic nie zda. Gdzie jest moja broń? O, tu jest. No to są, będziemy się bawić teraz, nie? Ilu ich tam zostało? No już sporo wyeliminowałem ich. Ten tutaj co miał? Uzika zasranego, to nie. Tu ich pełno stoi. I to chyba zaraz przy bramie, co nie? Sprawdźmy. Oczywiście! Nie. A jak żebyjne. Ja ci dam granata. O fuck, ale rzuciłem. Gdzie oni są? Dobra. A nie, nie, nie. Co ja tam wszedłem? A, wszedłem chyba w zapis. Chyba bardzo dobrze. Jeśli dane misji, okej. Okay. Zapiszemy sobie, bo tak dawno, kurde, nie zapisywałem. Już do was idę, no czekajcie chwilę. Sranie, banie. Idę na mury. Dam teraz prawoga. Idę na mury, gdyż ponieważ iż tam. Co? O, nie mogę wyjść na mury. No wyjdź. Po prostu wyjdź. Nie umiesz, nie? Powiedziałem. Ale tam są mury. Chwila. No nie, oni też mają AK. Tam jakiś doktorek biega, haha. Dobre. Jakbym tam, jakby mi się udało tam przebiec, to by było dobrze. Ty zrzędzisz? Ruskie tej grupie. To co, biegniemy tam i po snajperkę, czy co? Ja ci da za... Hans dead, kurde. Biegnij! Sześć strzałów. Jeden strzał, no nie wierzę. Został. Ja tu nie mogę przyjść na drugą stronę, ale lipa. No to jest alarm. Co wy tu macie? AK. Wszyscy mają AK. Nie chcę.
jeszcze AK. Zejdziemy sobie na dół, tylko nie tędy. Tylko po ludzku, nie? Badałoby. Mam tu jakieś ammo. Chwila, o fuck. Jakie granata już, no nie. Ta, o kurde, tam ile ich jest. O w mordę, czemu ja granata sobie nie zostawiłem? O my. O, to będzie ostro. To jest nasz czwarty cel. Najpierw trzeci musimy otworzyć. O, fuck. Cicho, bo tam gościu jest. Pistolet już mi się na nic nie zda. Nie ma amunicji. 25 minut nagrania, a ja rozwiązuje mi się w tradycyjny sposób. Ale jak tu wejść, kurde, na ten mur? Gościu se poszedł. Po tym? No chyba tak. Co? Jaka trawoga. O fuck. O fuck. Ale chwila, to są doktorki. Co? Doktorek z Suzikiem? No chyba nie. I pracownik z Uzikiem. Was posrało. Macie coś nie tamtego? Co się stało? Tego nie otworzę odtąd. Tylko z zewnątrz będę mógł. Co wy chcecie, cholera? Nie musicie, że oni do mnie biegną. Doktorek, spokój się. Nie jesteś u siebie. Fuck. Nie rób hałasu. Poszedł sobie. Kurde. Biegają w te fatałach jedne. Może go zaraz rzucę i się nauczy. Dobra. No po prostu tu wskocz. Ja. Yeah. A tu? Auć! Nie rób hałasu, cholera, tyle. Dobra, zejdziemy stąd, bo jednak się nie da wskoczyć. Auć, ciągnąć. Chyba tylko od tego budynku mogę wejść. Co? Gdzieś tam drzeć, kurde, bo mnie stresujecie. Tak, tu jest trup, kurde. Tu nie ma się jak dostać. A zajrzyjmy sobie tu. No nie, tu przez okno nie można zajrzeć, z palta. Co? Jaki granat znowu? Więc chyba jaja radzą. Muszę się uspokoić z tymi granatami. Tu jest pełno ludzi. Musiałbym tu wejść, rzucić granatnikiem i spieprzać. Mam jeszcze dwa w sumie pociski granatnika. Fok. Wyżą przeciwnika! Ilu ich tam jest? Ile was tam jest? Nie może być do mnie strzelał z takiej odległości. No, nie! Jest.
kretynie, no. Co ma granaty? Wszystko moje. Nikogo tu już nie ma. Mam granaty dwa. Tu biegnie. A tu co? Jest tu coś? Nie, to jest puste pomieszczenie. Tak. Mam granaty, nie zawaham się ich użyć. Co, shotguny? O, jest drabinka. O! O, za chrubę. No. Teraz się pobawimy jeszcze snajperką. No właśnie. Mam jeszcze granata, jeszcze jednego. Okej. Nie ma. Gdzie jeszcze jesteście? Fuck. Nie trafiłem go za pierwszym razem, to był mój fail. God damn it. Big fail. Holy shit! Ale atakują. Przecież tu nie ma apteczek, no. Tak? No to tak. Tak, to tak. Powinienem ich zabić. O. A mam cię! Nie! Fuck! Czemu tym gównem też się wyrzuca broń? Szybko, bijaj. Cię zastrzelą. To jest zwariowany doktorek. Już niby więcej tu nie ma. A i na murach. Więc cofam się po moją broń. O, matka święta. Mam jeszcze dwa granaty, więc nieźle. Tu jest moja broń. Dziękuję. Teraz się przedostaniemy do punktu 4 oraz 5. Chwilunia. Dobra, zobaczmy. Tędy chyba sobie zaskoczymy, nie? Czy nie? Może ich być więcej w środku. Czekam, jak wszystkich go wybijałem. Z tego co widzę. Gdzie jest kamera? A to chyba w środku. Czwartym znajduje się tu.
Dobra. Ale tu nic nie ma. Ale to chyba nie jest czwarty punkt. No właśnie, czwarty punkt jest w środku. Czyli jednak tamtym wejściem będę musiał wejść. Tu już na murach nikogo nie ma, wszystkich powybijałem. Nie, nie przybliżej. Dobra, lecimy. Do głównego wejścia. Przycisków mam jeszcze bardzo, bardzo dużo. Więc mi na pewno nie zabraknie. Mam jeszcze nawet dwa granaty, ale pistolety nie mam, więc, to jest akurat szkoda. Uzi, Uzi. Czyli nie możecie mieć pistoletów. No to w ogóle już chyba w tej fabryce nikogo nie ma. Już wszystkich chyba wybiłem. Jestem kompletnie sam. Ale to się zaraz okaże. Dobra, lecimy. W środku też słyszę kamerę. Przesłałem ci wirusa komputerowego. Włam się do głównego terminalu i za jego pomocą zniszcz urządzenia. Bo mam po schodach na górę wejść. Jop. Telewizor, no chyba nie. Widziałem tam, chyba na dole coś jednak mógł zrobić. O matko. Będę latał w tej wewce, tutaj coś odblokowałem, może być. No, zejdź, zejdź. Wirus. A, tam jest jeszcze biuro, okej. Okay. Nie ogarnąłem. Wbijamy. On mi tu sapie. Tutaj, tutaj. Tam coś jest? Czemu się alarm włączył? Do cholery jasnej. Wszystko się pali. Dlatego się alarm włączył. Co teraz? Zadania. Szóste, niewykonane. Aby się ewakuować, musisz się dostać do śmigłowca, który się znajduje. Gdzie jest 6? Mam wrócić do początkowego miejsca? Nie, no gdzie jest 6? Się ja pytam. Zadania. Szóste, chcę jakoś się zobaczyć. A, tutaj muszę się dostać. Może by to oznaczyli na mapie, a nie? O, to coś jest. Czemu nie można z tej grze jeździć samochodami, a? A, nie otworzyliśmy tej bramy. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Chyba szybciej będzie, jak gdyby miał pistolet, aczkolwiek nie wiem. Lololo. Wychodzimy stąd. A po raz pierwszy przechodzę misję, którą praktycznie w całości przeszedłem dobrze. Nic mi się z nią nie stało i nie będę musiał jej jeszcze raz nagrywać. Czyli po raz pierwszy przechodziłem misję tak na żywca, że nie wiedziałem, o co w niej chodzi. How sweet. Chyba w dobrym kierunku idę, nie? Nawet nie znaczyli tego, mówię. Okej. Okay. No i gdzie macie ten swój śmigłowiec? A, na tej górce chyba będzie. Pozwolę tam na dole.
No, podejdziesz pod to, cholera. Co za ciota. Gademiu, czy ty naprawdę jesteś taką ciotą, czy tylko takiego grasz? No to jak ja mam się tam dostać? Takie to jest wszystko trudne, no. Nie rób sobie jaj, no już tutaj wszedłeś, to już wejdź wyżej. The fuck? Nie wiem, macie ten swój zakichany helikopter. Ja tutaj wcześniej wchodziłem. O, ale tutaj wejdzie pod górkę, ale tam nie mógł, nie? Po prostu nie wierzę. Dobra, dawajcie ten cholerny śmigłowiec. Bo chyba tam mi go nie dali. Nie, nigdzie go nie ma. No chyba jednak coś nie tak jest. Zadania. Drugie, ukradnij plany. Pierwsze, no nie, niewykonane. Wyłącz kamerę bezpieczeństwa. Ukradnij plany chipów. Co? Ja mam tam wracać? Ja pierdzielę. Po prostu nie wierzę. Źle popatrzyłem, wybaczcie. O kurde, tu już miało 50 minut ponad. A, dobry. Trudno, ale przynajmniej chociaż jeden dłuższy odcinek z tej gry. Widzicie, jak na żywca to jadę, to właśnie tak to mniej więcej wychodzi. A gdy mam sytuację, że już przechodziłem to i muszę jeszcze raz to nagrywać, gdyż mi się skaszowała gra i czy coś w tym stylu, to już nie jest raczej przyjemne. Dobra. Pierwsze i drugie. Zadanie musimy wykonać. Już ledwo zipię. Zadania, lecia. Tak, tylko to pierwsze i drugie. Weźmiemy sobie pistolet. No i z czego będziemy bić? Chwilunia. Nie! Wróć mi tą moją broń. Wiesz, ten szajs ode mnie. O kurde, zapomniałem o tym miejscu. O ty, pancerna jesteś. Staraj się. Macie, ukradłem. Co teraz? Jeszcze to pierwsze, tak? Wyłączyć kamery. Wyłącz kamery bezpieczeństwa. Jedynce. To jest mój? Czy nie mój? Włącz kamery bezpieczeństwa. Chyba piętro wyżej. O tak. No tak jest. O, dziwne ujęcie kamery to było. Oho. I'm coming. Wait for me. Oh no. SMS mi przyszedł. Co to się dzieje w ogóle? Okej, chwila. O kurde, no. W takim momencie. Okej, mam 43 minuty. Sorry, dostałem dwa ważne SMS-y. Dobrze, że ta misja się kończy. No chyba nie doskoczę, nie? O, dobra. Whatever. A, wszystko świetnie załatwiłeś, Jones.
Teraz mam projekty, więc IGI nie jest w stanie nic mi zaoferować. Zgłaszam rezygnację. Od zaraz. Ty, gościu. Co? To znaczy? Koniec przejażdżki, Angliku. Wyrolował nas. Źle się bawiłem, patrząc jak bardzo się starasz, żeby zdobyć dla nas technologię EMP. Dziękuję, w zamian dam ci wybór. Możesz wyskoczyć, albo cię zastrzelę. No chyba nie. Tak czy inaczej, umrzesz. Bóg cię osądzi, Quest, a ja cię z nim umówię. I to będzie chyba kolejna misja. Albo, nie wiem o co chodzi. Tak, kolejna misja. Dobra, widzimy się w przyszłym odcinku.